Peron kulturalny. Relacje, rozmowy, recenzje. Małgorzata Żerwe, dobry wieczór. W Willi Bergera w Sopocie przy obrońców Westerplatte jest niezwykła wystawa. Wystawa sopockiej malarki Krystyny Suchwało. Nosi zresztą tytuł Jestem. Parę dni przed wernisażem śnił mi się Immanuel Berger i prosił o to, żeby zrobić jego urodziny w dzień wernisażu. I szukałyśmy daty, kiedy on się urodził, czy zmarł. I nic się nie pokrywało, ale nad nami czuwał tutaj cały czas. Odkopałaś troszkę? Odkopałam. Pazurami drapałyśmy, żeby już takimi teatralnymi, scenograficznymi efektami uzyskać dawną świetność. Sobie wyobrażałyśmy, jak to musiało pięknie wyglądać, jak to było w okresie świetności. Chodź do tutaj do zobacz, są te polichromie odsłonięte. I się śmiałyśmy, że strasznie fajnie wygląda z tym obrazem. No bo tu powiesiłaś hot spices, czyli ostre przyprawy w czerwieni. Tak, tu jest sala tajska po mojej podróży do Tajlandii. I jeszcze tutaj opal wisi tam, bo się nie zmieści. Musiałyśmy niestety trochę na oknach powiesić, bo tutaj mało ścian do moich formatów. Mój żyrandol, piękny stolik zrobiłyśmy, wykopałyśmy z piwnicy jakiś rozwalający się stojak. Przykryliśmy draperiami. No jest scenografia teatralna. Czyli tu masz pejzaże z podróży, tak? Tak, tu są pejzaże z podróży. Zaczyna się w oranżerii. No kominek też udrożniłaś, tak? Tak. Jak zaczęłyśmy odkopywać, to się nagle okazało, że to jest piękny granit, piękne czerwone kafelki, wszystko działa. On nam uratował życie, bo wiesz, jednak zimno było i cały czas się dogrzewałyśmy. Myślałyśmy, że będą niezadowoleni, że używam go, ale on ma świetny cuk i nadawał atmosferę tutaj na wernisażu. Dziecko mojej menadżerki Beaty Urbańczyk stało, pilnowało, żeby się nic nie stało, ale tutaj koncentrowali się w tym miejscu. To jest taki okres, znaczy taki, no, sala moich poszukiwań. To są dwa, śmieję się, nieprzyzwoite obrazy. Ten nazywa się Podchmielona kurtyzana cesarza. To jest jakaś lilia, nie? Irys, wnętrze irysa. No ja nic na to nie poradzę, że to są narządy rozrodcze. Oj, czekaj, tylko herbatkę zamówię. Ty też chcesz herbatkę? Bardzo proszę. Yerba matkę. To wczoraj dostałam od zwiedzających dodatkowe kwiaty. Trochę się w kolorystyce nie zgadzały, ale skąd oni mogli wiedzieć, że miałam taką ideę, żeby to były tylko białe kwiaty. Pojechałyśmy specjalnie na hurt. Kupiliśmy taką furę kwiatów, jeszcze dostałyśmy od tego hurtownika, jak się dowiedział, że to na wernisaż. I ja porobiłam, że ja uwielbiam robić bukiety i zrobiliśmy takie piękne kwiaty, że potem się martwiłam, że będą konkurowały z moimi obrazami, ale jakoś wytrzymały moje obrazki konkurencję. No wiesz, z tymi erotycznymi to Georgia O'Keeffe już pokazała, prawda? Tak. Właśnie na stronie wydarzenia wrzuciłam też moje obrazy i jeden jej podpisałam, że moje portrety kwiatów w towarzystwie Georgia O'Keeffe. Bo mi tak ciągle wszyscy podpowiadają, a to takie jak Georgia O'Keeffe. No ale ona inaczej ma. Inaczej. Ale no ten chodzi ale o temat. Motyw, tak. Temat, motyw, no. Czekaj, zaleję tą herbatkę tylko. I włączę światełko, żeby było lepiej widać. Ale ten sufit to był wcześniej, nie? Tak, on został chyba pomalowany. Myślałam, myślał, że on jest drewniany. Nie, ale potem jak się przyjrzał, jest pomalowany tak, żeby udawał drewno, bo to jest... tam niestety w tym... Właśnie mówiłam, że w całym szczęście, że to się nie stało w trakcie wernisażu, bo wczoraj tego nie było. A dzisiaj, zobacz, zmuchnęła kawałek sufitu. Dobrze, że to na ludzi nie spadło. Berger nade mną czuwał. A co masz u Bergera w oranżerii? Oranżerii to są najstarsze obrazy, takie
Ludzie mówią, że maluję kwiaty, co mnie strasznie irytuje, bo to jest tylko pretekst. Tak samo mogę malować, lubię malować kwiaty, jak i skały, ziemię. To jest tylko pretekst dla szukania struktury, kompozycji, jakiejś atmosfery. W tamtej drugiej sali się zaczynają już takie bardziej dzikie, postanowiłam dokonać jakiejś transgresji z tego estetyzowania, bo no, czułam się trochę anachronicznie. Tu jest bardzo śmieszny obraz, no bo to jest namalowane na palecie mojej córki. Aha. Światło piwoni. I się śmiałam, ciekawe, komu się spodoba. I komu się są spodoba? Zainteresowani, tak. Wczoraj chyba, czy przedwczoraj było dwóch panów, którzy chcą wziąć ten obraz, ponieważ im bardzo pasuje. Mają dużo obrazów, wielkie mieszkanie, czy dom, i że oni go biorą. A jednak. Artysta musi sprzedawać obrazy, żeby mieć na następny. No tak, no i chcą zamówić, także ja już się cieszę, bo tak przyznam, że przez te 4 tygodnie, jak odkopywałyśmy piękno tej willi, to tak odpadłam od pracowni rano, tylko wpadam z kawą, tam popatrzę na moje pędzle, palety i tak bym pomalowała. Ja, żeby żyć, ja muszę malować. I po prostu, jak oni powiedzieli, że chcą zamówić obraz, to będę malowała. Bo tak na razie to przychodzę, żeby otworzyć podwoje willi dla oglądających i wracam do domu jak kopciuszek, śmierdząca kominkiem. Bo jednak ten kominek ma cuk, ale jednak przy tym drewnie, jak ja siedzę tam prawie plecami, wieczorem jest zimno, to przesiąkam. Taka jestem kopciuszkowa przez to. A tu w tak zwanej kuchni? Tu jest, to było nasze zaplecze. Myśmy się ciągle przenosiły od początku, jak zaczęłyśmy. My, czyli kto? Ja i moja menadżerka, Beata Rubańczyk, zaczęłyśmy od altany i tam na początku zrobiliśmy sobie taki mały stoliczek i robiliśmy sobie przerwę na kawę czy coś, żeby coś zjeść. Potem się przeniosłyśmy do czerwonej sali, a potem jak już Galeria Miejska zabrała te elementy, które tutaj były składowane, to się przeniosłyśmy tutaj, żeby już tutaj było czysto, bo przed wernisażem jeszcze przychodzili ludzie oglądać. Tu wisi parę obrazów, które się nie zmieściły na wystawie. Salon odrzuconych? Salon odrzuconych. Tak, Kasper się uparł, żeby wziąć te obrazy. Ja ich nie widziałam i przywiązałam się do liczby. 33, taka jezusowa cyfra. 33 obrazy wystawione na wystawie. Ten obraz jest malowany na obrazie, który dostałam. Kilka obrazów dostałam po Sylwii Gaprzewicz, świętej pamięci. I zaczęłam malować. I Paulina Ołowska, jak zaczęła te obrazy, mi opowiedziała mi historię. Ona powiedziała, że zostaw mi trochę miejsca, ja się też chcę włączyć. Będą 3 kobiety na jednym obrazie. Będziemy się podpisywały 3 nazwiskami. To jest te, które mają, nawet zostawiłam te brzegi, bo Sylwia nie oklejała obrazów, tylko na czarno je malowała. No tak jakby, jak klepsydra. I jest chyba 5 obrazów malowanych na Sylwii obrazach. I to są fragmenty, zobacz. To są Sylwii jeszcze te... Motywy pamiętam motywy, z Sylwii obrazów. Zupełnie inne niż twoje. Mm. No idealne miejsce do twojego malarstwa, ta willa z tymi wielkimi oknami, z tym ogrodem. Tak, dzikim. Ogród jest wyjdziemy niesamowity. Na werandę. Mm-hmm. Tak, tutaj był przepiękny stół dla gości, z białymi kwiatami, świecami. A tu odkopałyśmy zejście z altany. I tutaj też był stół, żeby goście mogli wyjść zapalić, albo jak mieli dosyć, bo był straszliwy tłum, było jakieś 500 osób. Tak wchodzili, wychodzili. Tak strasznie się zachwycałyśmy tymi tralkami, tą architekturą. To wszystko podupada, to jest tragiczne. Idziesz zapalać świece? Tak. A już pora? Nie. Jeszcze widno. Pani prezydent przy kominku, jak nasza Sopocka Georgia O'Keeffe pasuje ci do... Bardzo.
zobaczyłaś pierwszy raz, tak? Bo nie byłaś na jego otwarcie. No nie byłam, nie mogłam być. Tak się zastanawiałam, jak się w tym wnętrzu sprawdzi malarstwo Krysi, bo myślę, że to wnętrze jest dosyć specyficzne. Powiem szczerze, że no nie miałam. To jest genialne połączenie. Myślę, że te tła ścian takich właśnie lekko zaśniedziałych pasują idealnie i one wbrew pozorom jeszcze bardziej działają tak, nie wiem, wzmacniają te płótna. No i tematycznie rzeczywiście one bardzo pasują do tej przestrzeni, do ogrodu. I willa po takim odświeżeniu solidnym nabiera blasku. I tu rzeczywiście niewiele trzeba, żeby ona była w pełnym rozkwicie. To jest w ogóle niesamowite wnętrze, bo w zależności od wydarzenia ono się zmienia. Ja ciągle mam wrażenie, że to wnętrze się zmienia. Tu przecież były koncerty muzyczne, były olbrzymie wernisaże, były jakieś spotkania literackie i za każdym razem willa wygląda inaczej. Także myślę, że ona ma jakiś gigantyczny potencjał w sobie zupełnie. I zaskakuje mnie. To jest któraś odsłona. To tak jakby za każdym razem odsłaniała kolejną twarz swoją nową. Może artyści nadają jej te nowe twarze. Ale rzeczywiście jest stworzona dla sztuki. I myślę, że ona powinna służyć artystom przede wszystkim. Dalej tak będzie, myślę. Krystyna Suchwało jest w willi Bergera codziennie, dopóki drew do kominka wystarczy, mniej więcej od 16. Ulica Obrońców Westerplatte w Sopocie, najpiękniejsza, ale też najbardziej zaniedbana willa przy tej ulicy.